przemysł ciężki jest jednym z filarów gospodarki Województwa Śląskiego i też takie są fakty i od statystyki ekonomicznej nie uciekniemy, ale z drugiej strony widzimy też perspektywy wzrostu w tych terenach pogórniczych, okołogórniczych, w których możemy stworzyć nowe funkcje i to będzie nasze główne zadanie jako Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, żeby wspierać te tereny, te miejsca, gdzie ten przemysł już ustał, ale żeby tam stworzyć przestrzeń do tego, by kreować nowe rozwiązania w gospodarce. Myślę, że te tutaj spotkania na EKG pokazują te zainteresowanie tym projektem, że jest duża synergia podmiotów, jest współpraca strony rządowej, strony samorządowej, organizacji pozarządowych, firm, spółek, samorządów lokalnych do tego, by tą szansę wykorzystać. To, że pojawił się pomysł funduszu wspierający regiony w transformacji, jest to dobry pomysł. Dzisiaj kwestia jest o rozmowie o wielkości tego funduszu. Dobrym pomysłem jest, że fundusz ma być wydzielony ze wszystkich innych polityk, czyli on ma być oddzielny. To powoduje, że mając pewną pulę środków na pewne przedsięwzięcia, na projekty, które mają zmieniać nasze regiony, bo to nie tylko przez Śląsk, ale mamy też Wielkopolskie i Dolnośląskie zgłoszone do tych projektów, już nie wspomnę o innych regionach w Europie, powoduje, że też tworzą się pewne projekty, które mają zmienić nasz wizerunek, a więc mają to być inwestycje nowoczesne, tworzące też miejsca pracy, tworzące nowe gałęzie gospodarki, te nowoczesne, a więc to powinno być dużym bodźcem do takiego też tworzenia nowoczesnego województwa od strony gospodarki i cudownie się składa, że z jednej strony mamy szansę na te środki z programu unijnego, ale równolegle mamy też duży program dla województwa śląskiego, projekt rządowy, gdzie mamy dzisiaj już w projektach zaplanowane 55 miliardów, bo ta synergia programu województwa śląskiego i środki budżetu państwa plus środki z Komisji Europejskiej czy to z budżetu europejskiego, no powinny dać dobre efekty dla naszego województwa i my powinniśmy w tym procesie zmian rzeczywiście mieć pewne tempo i myślę, że będziemy z roku na rok oglądać nasze województwo jako zmieniające się w nowoczesne województwo postindustrialne, region reindustrialny i nowoczesno-gospodarcze.